Jarek Pieczonka, czyli słynny Miami, jest gościem kolejnego odcinka Gier Ulicznych. Facet wielu talentów. Zaczynał w kontrwywiadzie, później był policyjnym przykrywkowcem, a na końcu ochraniał statki przed somalijskimi piratami. Tak, życie Jarka to bez wątpienia scenariusz na niejeden film sensacyjny. My porozmawialiśmy z nim też o tym świecie gangsterskim Trójmiasta, bo często mówi się o mafii pruszkowskiej, o mafii wołomińskiej, o tym świecie przestępczym Pomorza rzadko, więc tym bardziej zapraszamy. Zapraszamy. Jaki był klimat wtedy? Trójmiasta. Lata 90. w Warszawie rosły takie grupy przestępcze jak Pruszków czy Wołomin. Jak to wyglądało z twojej perspektywy wtedy w Gdańsku? Ja wam powiem tak. Gdynia w ogóle miała taką opinię najbardziej gangsterskiego miasta wtedy, rejonu, tak? To były zupełnie inne czasy niż teraz. Byli bardziej tacy brutalni ci przestępcy, nie? To miasto było takie, oni w ogóle na policję to mieli w ogóle wywalone, nie? To żeby ludzie tak chodzili do restauracji tam, czy do dyskotek, to się bali, nie? To nie było tak, nie? Trzeba było samemu, że tak powiem, tą pozycję sobie budować. Jakich metod musiała używać policja wtedy i ty musiałeś używać w latach 90, bo mówiło się o tobie policjant niekonwencjonalny. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co to znaczy. Ja jako kierowca policjant obsługiwałem wszystkie sekcje w wydziale, czyli sekcja zabójstw i rozboi, sekcja obyczajowa, sekcja włamań i sekcja gospodarcza. I była taka sytuacja na przykład, że był facet taki dziesioniarz. Dziesioniarz to jest facet, który napada i zabiera jakieś tam rzeczy osobie, tak? Nizioł, pamiętam, ksywa Nizioł. No i pierwsza sekcja, czyli ta sekcja zabójstw, miała informację, że on się gdzieś tam pojawia, był poszukiwany i tak dalej. No i ja wyjechałem na przykład na patrol, taki mieli takie dyżury popołudniowe i ci funkcjonariusze z tej sekcji mieli informację, że on się może pojawić w miejscu X, Y, Z, tak? Myśmy patrolowali. No i akurat jechaliśmy samochodem, patrzę, on idzie w Władysława IV tam, nie? Rozpoznałem go po prostu, że idzie, tak? No to zatrzymałem samochód, wybiegłem, zacząłem go tam gonić, tak? Krótką odległość. Ze mną jeździli policjanci, no mniej sprawni, tak? No to wziąłem go za glebę, pistolet do głowy, tak? No to były takie brawurowe akcje, tak? No to może z gangsterami nie ma dyskusji. Jak się z nimi dyskutuje, to oni to wykorzystują. Z nimi jest dyskusja tylko na podłodze, na glebie z pistoletem przy głowie. Takie to były czasy, tak? Jak oczywiście była ku temu jakaś okazja, tak? Czy zatrzymanie, czy ten, nie? No i wtedy, pamiętam, ludzie nam bili brawo, tak? No, przechodnie, tak. To było strasznie. Kojarzyli go? Tak. Kojarzyli. No i widzieli, że policja działa skutecznie, tak? Że efektywnie działa, że działa, bo to... Słuchajcie, no ja nie jestem odlubienia. Ja nie byłem policjantem odlubienia. Policjanta się nie lubi. Policjant ma być skuteczny. Ma być czuć, że niego respekt ludzie mają czuć i wiedzą, widzieć, że on działa w konkretnych sytuacjach, prawda, konkretnie, nie? A skąd się wzięła w ogóle ksywka Miami? No Miami się wzięła ta ksywka z takiej akcji w Lilliputcie. To było, jak ja już byłem wtedy policjantem w Tygrysach, tej jednostce, tam była taka grupa Wróbla w Gdyni. Co to był za gangster? To był złodziej samochodowy, który kradł samochody, a później on się przekształcił tam w taką, no, miał taką grupę, która brała haracze od ludzi z miasta. Oni haraczowali się wewnątrz. Ja nie słyszałem, żeby robili jakieś takie rzeczy takim pospolitym Kowalskim, nie? No i oni działali, właśnie ta grupa Wróbla, byli strasznie bezczelni. Tutaj to był jeden taki przypadek właśnie, gdzie restauratorzy wchodzili do restauracji, zamawiali sobie różne rzeczy, po czym przychodziła kelnerka, oni spadali, tak, nie płacili i wychodzili, nie? No i był facet, który miał restaurację Polonie w Gdyni, na Świętojańskiej, miał Lilliputa, miał kawiarnię i dyskotekę. I oni go tam nękali, tego faceta, on cały czas tam im się oporował, że nie będzie płacił. No i zrobili taki numer, że wpuścili do kawiarni kota, za kotem pitbulla, nie? No to wyobraźcie sobie, co się działo. To zrobili tam, nie wiem, 13 w południe, jak tam ludzie, to co tam się działo, to możecie sobie wyobrazić, nie? Facet już po prostu
był tak zrezygnowany, że po prostu gdzieś tam znalazł dojście do naszego komendanta wojewódzkiego. Marian Prekop to bardzo taki prężny ten komendant był, on się po prostu też nie... On lubił takie ostre działania policji, skuteczne, tak? Ustalili, że ten wróbel będzie robił urodziny w tej dyskotece. I chodziło o to, żeby w momencie, kiedy oni tam będą wszyscy, zrobić taką pokazówę, ostre wejście, prawda, i tak dalej, nie? No i przed tą imprezą spotkaliśmy się z tym restauratorem i powiedzieliśmy, że może tak być po prostu, że no nie wiem, no stół jakiś może być połamany, krzesło i tak dalej, nie? On mówi, słuchajcie, mówi, róbcie co chcecie, ja chcę mieć po prostu święty spokój i ten, nie? No i operacyjniacy powiedzieli, no tam, że ja i ten Wasyl będziemy wchodzić do środka. Ja miałem Wasyl wchodził za mną za plecami, za moimi krumi plecy. No i ustalenie było, no dostaliśmy informację, tak, że są, bawią się tam konkretnie, który stolik to jest, tak, i tak dalej, nie? Ale nie było tam wróbla, więc decyzja była taka, nie będziemy czekali na wróbla. Jest tam, był tam, tak, Meja, stary Meja, tak, był tam Milimetr, ksywa Milimetr. Czyli znani trójmiejscy gangsterzy. Gdyńscy, tak, no. I tak dalej, nie? No i ja mówię, słuchaj, mówię do Wasyla, mówię, ty mi kryj plecy, mówię, ja miałem taką pompkę krótkiego, takiego shotguna, nie? Miałem załadowane hukowe, pierwsze hukowe naboje. No i podchodzimy tam do tego stolika, wiecie, oni się tam bawią, no w ogóle na sam, w ogóle z rukiem uwagi nie zwrócili, nie? Taki różowy, pamiętam, różowy stolik, nie? Za ten stolikiem. Pach! Do góry, nie? Słuchajcie, tacy malutcy byli ci gangsterzy, nie? Oni nie wiedzieli w ogóle, tak, mówię, co to za policja, a to są gangsterzy, wy jesteście gangsterzy, mówię, hello, i Gleba oczywiście tam, nie? Tam był jeszcze Ciacho, pamiętam, nie? Krótka piłka, później jeszcze hukowym strzeliłem do góry, nie? Do dyskoteka, tu w ogóle światło się zapaliło, szok! I po kolei zaczęli ich wyciągać tam do podstawionego radiowozu, w ogóle, no skąd ta policja? Co to za policja? Tak w ogóle policja to... Tak bym mógł pomyśleć, że to było kontrowersyjne, ale jak rozumiem, inaczej się skuteczne. Po prostu nie dało. Nie dało się inaczej, to było skuteczne. Po prostu tam trzeba było pokazać konkretnie, że jest policja, nie? Że trzeba było pokazać siłę. Siłę po prostu i koniec, i to nie było żadnej dyskusji, nie? I zadziałało. I to zadziałało, od tamtej pory był, mieli ten restaurator miał spokój tam. I tak dalej, no i zobaczyli, że tu się policja, że są policjanci, którzy po prostu z nimi się nie będą cackać. Ja nie miałem żadnej kominiarki tam, nie używałem nic takiego, nie? I tak dalej, nie? Wtedy zaczęli mówić na ciebie Miami? Tak, bo to się zbiegło z tym serialem Miami Vice, nie? No. Jedni mówili Miami, drudzy mówili Pieczona, tak? Mhm. Bo to w Tygrysach, no to ale Miami tam było, no to ksywa Miami, to się przyjęła. No i tak to było, nie? Co jeszcze? No ja mieszkałem 6 miesięcy w komendzie na przykład, nie? W Gdyni tam, nie? Czemu? Bo ja nie chciałem się jeździć do domu. Pracowałeś? Tak, ja ciągle chciałem pracować, ja chciałem się uczyć, ja chciałem poznawać. Rozpoznanie przede wszystkim, to jest podstawa, rozpoznanie, kto jest kto, tak? Ja miałem takie możliwości, że ja nie musiałem prowadzić żadnych spraw, ja byłem kierowcą, policjantem, więc z różnymi miałem ludźmi do czynienia, tak? Czy to przywieźć na przesłuchanie, czy na rozpytanie, czy wejść, czy brałem udział w zasadzkach, tak? W zatrzymaniach brałem udział, nie? Więc łykałem chłonąłem tą wiedzę jak gąbka, tak? Ale słuchaj, skoro działałeś w taki sposób, to nie bałeś się zemsty, że oni będą wiedzieć, że niesie się legenda takiego Miami'ego i postanowią jakoś ten problem Miami'ego rozwiązać? Ja miałem przypadek taki, że mi podłożono bombę. Dwa razy. Ale gdzie w ogóle znalazłeś? Na klatce, to było na klatce schodowej, pod stopniem schodu. Był ładunek założony na mówie, na zapalniku wojskowym. Odciąg był zrobiony, wszystko było pod kolor tego gumoleum, nie? No pierwsza reakcja, zadzwoniłem do kolegi, tak? Z którym pracowałem, nie? No to będę dzisiejszym lichwiarzem, nie? No to jak zobaczył, przyjechał na miejsce, to dał dyla. No taki kolega policjant, nie? Dał dyla, zadzwoniłem po drugiego kolegę, no to już konkretnie jego, po pirotechnika. Mówię, zobacz, co to jest i tak dalej. Mówi, słuchaj, to w ogóle nie ma...
nie ma co mówić, dzwoń po normalnie, powiadamy procedury takie, jakie wtedy były, nie? Ale wiecie, jaka była pierwsza moja w ogóle myśl? Nie była, co się stanie i tak dalej, nie? Tylko jakie z tego tytułu ja będę miał problemy, bo zaraz się zaczną wszelkiego typu dyskusje tych pseudo kolegów policyjnych, że jakieś rozliczenia ze światem przestępczym i tak dalej, i tak dalej. No i tak było, nie? Że ja chcę sobie pozwolenie na broń załatwić, tak? A tak naprawdę jak myślisz, że kto to? No teraz już wiadomo, kto to zrobił, nie? Wiadomo, kto był zleceniodawcą. Kto to był? Kobieta. To wiadomo, to już jest 100% pewne. Ze świata przestępczego? Tak. Tak. To już wiadomo, że to powiązana ze światem przestępczym. Ale czemu ona chciała przeprowadzić zamach? Wystraszyć mnie, tak. Ale czemu ciebie akurat? Bo zbyt dużo zacząłem na jej temat mieć zbyt wiele informacji. Informacji, tak. Tak. Mhm. A drugą bombę gdzie znalazłeś? Nie, pierwszą, mhm. A druga, bo to było w tym samym dniu, no wiadomo, tam były wdrożone procedury i tak dalej, i tak dalej. Przyjechali pirotechnicy, nie? Powiem wam, dziwili się pirotechnicy na przykład takiej sytuacji, że facet, który się, no, był komendantem policji w Gdańsku, Gajewski, nie? Nie czekał na pirotechników, tylko czekał na telewizję i sam tą bombę rozbroił, żeby pokazać ją, nie? No później był komendantem głównym policji, nie? No to w ogóle no jak można takie rzeczy robić, skoro się już... Ale on taki był, tak? On taki miał parcie na szkło, no sorry, to taki błąd, no tak... Nie powinien, no tym bardziej, że komendant, no nie powinien tego robić, nie? Skoro są ludzie, którzy naprawiają samochody w policji, niech naprawiają te samochody. Skoro są pirotechnicy, są od tego, oni są po to poszkoleni, bo tam mogą być różne sytuacje. I słuchajcie, wieczorem dzwoni do mnie moja mama, mówi, słuchaj Jarek, mówi, przyjeżdżaj, mówi, bo coś tutaj, mówi, jest, mówi, na ulicy jakaś jest, mówi, bomba czy coś, mówi, bo to jest, mówi, jakaś śmierdząca ciecz jest wylana, nie? Myśmy szybko przyjechali, co się okazało. Ja mieszkałem w takiej starej dzielnicy, nie? Gdzie babcie, prawda, wychodziły przez okno, tam wyglądały i sobie patrzyły, kto na ulicy tam jeździ. To było super, bo to babcia widzi takie rzeczy, co inni nie widzą, nie? Babcie, więc... I była taka sytuacja, że z naprzeciwka zaczęła ulatniać się woń jakiegoś takiego śmierdzącego zapachu i zaczęła... I ktoś tam grzebał, jakiś karnister i zaczęła krzyczeć. Krzyczeć po prostu. Po tym, co było, bo tam była i wcześniej policja była z tą bombą pierwszą, nie? I ten jegomość po prostu uciekł. No i matka wtedy moja, prawda, zadzwoniła, żeby przyjechać. No zobacz, leżał karnister z otworami, tak? Przy krawężniku i tam była, ulatniała, znaczy z tego karnistra wylewała się taka ciecz. I jak fachowcy to zbadali, tak, no to była taka ciecz palna jakaś tam, myślę, bo ja się na tym nie znam. I to miała taka być bomba przestrzenna, żeby samochód wyleciał w powietrze. I zobaczcie, jaka determinacja była tych ludzi. To była ciągle ta sama osoba, myślisz, która próbowała ponowić ten zamach? Tak, tak. Raz, że ta osoba, ale osoby, które były z nią związane. Ale ta kobieta czym się zajmowała w świecie przestępczym? Była wdową znanego gangstera. Znaczy znanego faceta z miasta. Nic więcej. W tej sprawie. Na razie. Na razie, nie? Jakie akcje zapadły ci w pamięć z tamtego okresu? Pamiętam taką akcję, że dostaliśmy informację na przykład, że facet jest poszukiwany listem gończym. Wydział Kryminalny nam dał nam tą informację. I tam na zmianę prowadziliśmy zasadzkę, żeby faceta zatrzymać na Przymorzu. Nie powiedzieli nam, kto to jest, nie dali nam, że to facet jest naprawdę niebezpieczny. I akurat na mojej zmianie to było, byłem ja, był Boruwa i był Folek. Nas trzech było, tylko mieliśmy się, że tak powiem, zakonspirować w miejscu, gdzie była klatka, wyjście na klatkę i był plac zabaw. Ciężko się przez ileś tam godzin zakonspirować, żeby być niewidocznym. No i było tak, że on akurat wychodził, prawda, z klatki, ten facet, mnie zobaczył. Zaczął uciekać. No ja go tam goniłem. I zacząłem krzyczeć, znaczy podawać komendy głośno, że mam donosić głośno, na pewno słyszał.
Był niebezpieczny, tak. Tam miał broń przy sobie. Nie strzelał, ale miał tą broń, widać było. No i zacząłem strzelać, tak, ostrzegawszy strzały. Nie? No i tak strzelałem, że co jakiś czas go wołam, krzyczę, gonię za nim. No on ucieka. No i tam wyprułem z tego magazynka, no miał cały magazynek. I zacząłem mierzyć też nie, do niego, nie? Tylko że od pasa w dół, nie? Bo miał tą broń przy sobie, nie? I zniknął, tak? On wbiegł w taki żywopłot. Zanim dojechali inni policjanci, no to minęło trochę czasu. I nie było faceta, nie? Facet zniknął, bo tam wiem, że go CBS-owcy go zatrzymali po, nie wiem, 10 latach. I miał przestrzelinę dostał, przeszło przez mięsień. I to była moja przestrzelina, nie? Czyli trafiłeś go? No trafiłem, ale facet zniknął, gdzieś tam się doczołga, wiecie, zanim policjanci przyjeżdżali, to minęło godziny, minęło. Jeszcze nie? To... 10 lat później. Tak. Rynna ksywa, nie? I wtedy też trafiłeś na słynnego Pershinga. Tak, to była taka sytuacja, że Piotrek Wróbel, on wtedy był naczelnikiem PZ-u warszawskiego, stworzył taką grupę operacyjną i chodziło o to, żeby ci ludzie, ci policjanci, wyznaczeni jacyś tam, przekazywali informacje do centrali, czyli do Wróbla, kiedy był Pershing, z kim się spotykał, jakim jeździł samochodem, no... różne informacje, żeby te informacje spływały do centrali, a dodatkowo zlecał jeszcze takie zadania, żeby wyznaczeni policjanci, tak powiem kolokwialnie, dawali sygnał Pershingowi, że jest policja. Czyli polegało to na tak zwanym pokazywaniu się, eksponowaniu się Pershingowi w różnych miejscach, tak? Na przykład, no, podam tu konkretne przykłady, nie? Na przykład jest Sopot, Monte Cassino, tak? Lato. I na przykład... pełno ludzi jest, Pershing sobie chodzi, spaceruje sobie po Monte Cassino i na przykład, no nie wiem, nagle się pojawiam ja, tak? Bo on mnie znał, nie? I no to facet... Miał poczucie osaczenia. Osaczenia, tak. Była sytuacja taka, że dostaliśmy tą informację, żeby ustalić, że jest informacja, że Pershing przyjechał do Trójmiasta i że się z kimś ma spotkać, tak? Więc wiedzieliśmy tylko, że on jeździ taką tą swoją srebrną S-klasą, tak? Podjechaliśmy pod hotel Maryla w Sopocie, patrzymy, stoi ESA, no i ja mówię, no to pewnie on jest, ja mówię, to chodź, idziemy do środka, nie, on mówi, że nie, no co ty, jak to tam, ja mówię, dobra, no to ja idę sam, nie, brawurowa taka, no ja wchodzę tam do tego hotelu, do holu, patrzę, no idę tam na tą salę, tam gdzie tą mankietówkę, tak, patrzę, no siedzi Pershing, z całą tam, Kotek jeszcze był z Trójmiasta, Marek Orwat, Czarek Matusewicz, jakiś Białorusin chyba tam był, nie? No oni tam mnie zobaczyli, no to zaraz, o, siemano, Miami, ja mówię, hola, moment. Pan Kolikowski Andrzej? Tak, proszę dokumenty. On, PZ, od dzisiaj witamy w Trójmieście. I tak będziemy się widzieli. No i tak się właśnie, ta pierwsza akcja była właśnie z tym hotelem Maryla, a jeszcze do tego powiem wam dodatkowo taką humorystyczną rzecz. Byłem w Warszawie, tam jakąś odprawę i tak dalej. Mówię, coś mnie tknęło, żeby przyjechać do Mariotu. I mówię, a pójdę sobie, wchodzę tam na górę do kawiarni, tam gdzie jest kawiarnia, nie? Patrzę, siedzi tak, Słowik, Pershing, nie? Mówię, a ty tutaj? No facet, chce prowadzić jakieś spotkania, interesy i on się, no nie, już jest w jakiś sposób zblokowany, tak? No i była taka sytuacja, że przyszedł do mnie, spotkał się ze mną Andrzejewski, Sergiusz, taki z miasta facet, nie? No, mówi, słuchaj, mówi, weź też mu daj spokój, mówi, bo on nie może się normalnie ruszyć, no i tak dalej, nie? No i tak to, i to są fakty, nie? To są fakty, które, to miały miejsce, nie? Jarek, przez kilka lat pracowałeś też jako policyjny przykrywkowiec. To jest taka robota, w której trzeba w zasadzie balansować między granicą rzeczywistości a fikcją. Dosyć trudna robota chyba. Przykrywkowiec to jest facet, który udaje kogo, znaczy podaje swoją nieprawdziwą tożsamość. To raz. Czyli może udawać, tak? Może udawać, nie wiem, handlarza dzieł sztuki, gangstera, znaczy chłopaka z miasta, czy człowieka z miasta, tak? Przestępcę jakiegoś, czy biznesmena. On
ma odpowiednio przygotowaną legendę. Co to znaczy legenda? Czyli ma wymyśloną jakąś ma wymyśloną jakąś historię, na którą się, że jest na przykład, nie wiem, Jan Kowalski ze Szczecina i mieszkam tu i tu i robię to i to. I zgoda na to otrzymuje od swojego przełożonego. Przełożonego, to jest specjalnie przygotowywane, ta legenda jest specjalnie przygotowywana, tak? On się musi tego wszystkiego nauczyć, ta legenda musi być potwierdzalna, sprawdzalna, to nie jest tak, że ja dzisiaj tobie mówię, że jestem z Warszawy, i powołuje się na jakieś tam osoby czy sytuacje, a ty sobie to zweryfikujesz i okaże się, że to jest w ogóle nieprawda. No to wszystko musi być potwierdzalne. A ta granica się nigdy nie zaciera? Musisz pracować i udawać członka grupy przestępczej, a potem przypominasz sobie, że właściwie jesteś policjantem, a siedzisz z nimi, ze swoimi wrogami, przeciwnikami. Dlatego to muszą być wybierani ludzie o odpowiednich predyspozycjach. To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Tu nie może być czegoś takiego, że ty się. Oczywiście, bo zaczynasz się zaprzyjaźniać się i tak dalej. Więc tutaj tu nie ma żadnych sentymentów, tak? Że później z kimś długo przebywasz, rozmawiasz i po prostu zaczynasz przechodzić na jego stronę. Nie? No ty masz go wsadzić do więzienia. Ty masz zdobyć informacje na jego temat i masz go wsadzić do więzienia, tak? Masz zdobyć dowody. I to on sam ma. Słuchajcie, to nie jest tak, że ty masz go nakłaniać do czegoś, to jest w ogóle, nie można czegoś takiego robić. Ty masz tak prowadzić z nim grę, że on sam na siebie ma dostarczyć dowodów, on sam ma ci powiedzieć o tym, co on złego robi, albo jaki ma tam złe kontakty. Jarek, tęsknisz za policją czasem? Ja powiem tak. Wszystko, co ja osiągnąłem w życiu, to zawdzięczam wojsku i policji. Gdyby nie wojsko i policja, to mi po prostu by... To by mnie nie było. Czym się teraz zajmujesz? Teraz zajmuję się ochroną statków przed atakami piratów somalijskich w Afryce. Działam tam. Czy ja tęsknię za policją? Ja uważam, że już jestem winny w ogóle. Nie tęsknię. Mam sentyment oczywiście, nie? Ja jestem w innej bajce. Naprawdę to już jest poza mną. Nie?